Za linią mety pojawiają się sportowcy zarówno utytułowani, jak i ci, którzy największe sukcesy wciąż mają jeszcze przed sobą. Dzisiaj, jak to ktoś gdzieś kiedyś powiedział, księżniczka polskiej lekkiej atletyki. Zobaczymy, czy taką się czuje. Pia Skrzyszowska. Zaczynajmy. Skoro słowo się rzekło, księżniczka polskiej lekkiej atletyki. Czujesz się, czy się nie czujesz? Myślę, że jeszcze się nie czuję. Wydaje mi się, że może jak ktoś tak kiedyś powiedział, to może w przyszłości może się z nią stanę. Ale myślę, że jeszcze dużo przede mną, żeby mówić księżniczka. Ale księżniczka to jednak mimo wszystko wciąż nie królowa, tak? Taka ikona Irena Szewińska, o królowej mówią, że to Justyna Święty-Ersetic. A księżniczka to taka młoda, perspektywiczna, która w perspektywie tego czasu zastąpi te ikony. Na to liczę, więc dobrze, że w przyszłości może będę walczyła o tą królową polskiej lekkoatletyki. Ale teraz jeszcze na razie twardo stąpasz po ziemi i przyjmujesz się w ogóle takimi głosami? Jak one na ciebie wpływają? Nie, bardziej myślę, że motywująco, że ktoś docenia moją pracę i myśli, że mogę w przyszłości być na coraz lepszym poziomie i jednak coś osiągnąć. Imię Pia. Dosyć oryginalne. Gdzieś czytałem, że stosunkowo niewiele nowonarodzonych dzieci otrzymuje takie imię. Czy ty wiesz, dlaczego rodzice zdecydowali się dać ci takie imię? Bo ja sprawdziłem, co ono znaczy. Do tego zaraz przejdziemy, ale chciałbym poznać genezę. Dlaczego rodzice zdecydowali się na takie imię dla ciebie? To jest trochę dziwne, ponieważ moje siostry nazywają się Agata i Pola, więc jakby moje jest wyjątkowe na tym tle. Pola i Agata. Tak. Pia. O, no właśnie, połączenie, ale jestem środkowa, więc nie wiem. Ale myślę, że moja mama, że to dlatego, że moja mama była we Włoszech, mieszkała przez tam rok i pierwsze, że lubi bardzo Włochy i jest zakochana w tym miejscu, to myślę, że właśnie jej się tam spodobało to imię i postanowi dać mi właśnie wyjątkowe imię. A ty w czasie takiego, wciąż jesteś młoda i wciąż jesteś nastoletnia, ale czy w czasie takiego buntu nastoletniego, czy w szkole nie miałeś problemów z tym imieniem, że jest oryginalne? Bo wiesz, jak to jest z imionami, tak? Że inne dzieci po prostu różnie mogą reagować na imiona, które mają ich rówieśnicy. Nie, mi się wydaje, że zawsze było dobrze, chociaż do tej pory spotykam się z tym, że przedstawiam się, jestem Pia, a wszyscy jak? I ja mam takie Pia, P-I-A po prostu. I wszyscy zawsze się dziwią, co to jest. A wiesz, co oznacza twoje imię? Sprawdzałaś sobie genezę i to, jakie cechy są przypisywane twojemu imieniu? Chyba pobożna. Tak? Pobożna, uduchowiona, ale też pracowita i dążąca do celu. O, to tego nie wiedziałam. I czy to wszystko się zgadza? Myślę, że bardziej te dwie, których nie znałam. Ta dążąca do celu. I pracowita. Tak, myślę, że to. Jako nastolatka. Bo tak jak podkreślamy, wciąż jesteś nastolatką. To jest, uważajcie, pierwsza bohaterka za linią mety, urodzona w XXI wieku. Tego jeszcze nie było. Czy ty nie miałaś takich sytuacji, gdzie chciałaś, jako ta nastolatka, ale wcześniej rozstać się ze sportem? Że ten reżim, ta pracowitość, której wymaga sport, a w szczególności lekkoatletyka i sporty indywidualne, w których nie możesz liczyć na kogoś innego? Czy nie było momentów, gdzie chciałaś to rzucić w kąt? Tak, żeby skończyć sport, myślę, że nie, ale wiem, że była taka sytuacja w 2018 roku, gdzie zmieniałam między innymi trenera. I no po prostu było dużo zmian, też przechodziłam na wiek juniorski. Wtedy też to się wiąże z wyższymi płotkami, o te, nie wiem, chyba 7 cm mniej więcej. I mówię, nie, ja na pewno tych płotków już koniec z płotkami. I mówię, nie, wolę te niskie, bo tych wysokich to nie ma szans, po prostu będę się bała coś. No i dobrze, że tego nie zrobiłam. A byłaś skazana na sport, bo jesteś córką osób, które trenowały, uprawiały, mama zdobywała medale. Byłaś skazana na sport? No, nie do końca bym powiedziała. Znaczy myślę, że moja mama zawsze mnie prowadziła do tego sportu, chciała, żebym spróbowała. Jednak mój tata, który jest teraz moim trenerem, na początku mówił, nie, po co ma iść w sport, niech weźmie się za naukę.
No i... A teraz jest moim trenerem, więc... To było takie, żebym się uczyła i trenowała i mówił mi tata, nie, przecież ciężko coś osiągnąć ci będzie. I jednak mówi mi, że się mylił. A który moment utwierdził cię w przekonaniu, że sport to jest droga, którą warto obrać i która w przyszłości, jeśli będziesz szła równo ku określonemu celowi, no da ci to, o czym marzą wszyscy, którzy zaczynają przygodę ze sportem, czyli medale, sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z roku na rok był coraz bardziej mnie to napędzało, ponieważ w 2016 miałam pierwszy medal Mistrzostw Polski Młodzików i mówię, o fajnie, jakby coś się dzieje, może coś być coraz więcej. Następnie kolejne medale Mistrzostw Polski. Junior, jak byłam juniorką młodszą, to były pierwsze rekordy Polski. Ja za młodziczki też miałam na 80 metrów przez płotki. Ale myślę, że tak... Za czasów juniorki, kiedy pierwszy raz pojechałam na Mistrzostwa Europy juniorów, nawet juniorów młodszych, Mistrzostwa Świata juniorów. I coraz więcej było tych zawodów międzynarodowych. I coraz, no, coraz wyżej sobie stawiałam cele, jak medal w Boras na przykład. I potem to już tak czuję się, że chcę to robić. Też mój tata po prostu, wiem, że wierzy w mój sukces. I wiem, że on mnie do tego doprowadzi, bo ufam mu w 100% i po prostu wiem, co robi. A jak już... Wspomniałaś tatę i wcześniej i teraz. Wielu zawodników, lekkoatletów trenuje z rodzicami. Iga Baumgart-Witan trenuje, Marcin Krukowski, między innymi też Malwina Koprąc z dziadkiem. Więc te rodzinne powiązania trener-zawodnik są w polskiej lekkiej atletyce i nie tylko w polskiej. U Was nie ma konfliktu interesów, że tata poza treningiem też za bardzo chce być trenerem, a nie tatą? Nie, zupełnie tego nie ma. Naprawdę, jakby myślę, że tylko rozmawiamy o tym na treningu i to tyle. I to się na tym kończy. W domu czy gdziekolwiek indziej raczej nie jest to poruszane. Na przykład może przykładowo czasem na to powie, że powinnam czasem zrobić to na przykład po zawodach, ale raczej zostawiamy to na treningu, a wszędzie indziej jest moim tatą. Wspomniałaś medal w Boras. Jak ważny dla Ciebie jest to sukces, ten srebrny medal, który zdobyłaś? No na pewno motywuje mnie na przyszłe lata. No w tym roku ominęły mnie Mistrzostwa Świata Juniorów. Myślę, że to na pewno strata. Myślę, że mogłabym tam walczyć o medal. Jednak to jest tylko junior i po prostu myślę już o celach seniorskich, bo jednak to jest myślę, że ważniejsze. Cieszę się z tego medalu w Boras, bo to jednak było dla mnie osiągnięcie. No, po prostu najraźniej najważniejsze w moim życiu. No i na pewno mnie to motywuje do kolejnych działań. Powiedziałaś o tym, że myślisz już kategoriami seniora, że to już jest dla Ciebie cel sam w sobie, czyli te młodzieżowe starty, nawet jeśli teraz będą się pojawiały, to jednak to będzie taki dodatek już do tego, co przed Tobą, że nawet jeśli coś by było nie tak, to i tak Ty się nie będziesz tym przejmować, no bo celem samym w sobie jest już ta walka na poziomie seniora, tak? Dobrze? Tak, no nawet jak teraz trenowałam, to nawet mój tata, który mówi, że po prostu trenowaliśmy te płotki przy okazji, żeby przygotować się na te kolejne lata. Teraz też miałam trening po prostu taki, żeby stopniowo właśnie wszystko wzrastało na lata seniorskie, więc... Robię teraz taką myślę, robię tą podstawę, żeby w przyszłości dawało to efekty. Wielu zawodników mówi, że ten okres teraz czasu koronawirusowego i to, co się działo wokół sportu i nie tylko wokół sportu, te lockdowny i zamknięcia, no to oni potraktowali na rzeczy, których normalnie by nie zrobili, na jakieś sprawdzenie nowinek. Czy u Ciebie też tak było, że bardziej taki czas na odpoczynek dla głowy, dla psychiki, plus sprawdzenie ewentualnie nowych rzeczy, na które nie byłoby czasu w normalnym reżimie startowym? Trochę może tak, trochę nie, ponieważ czasu i tak nie miałam tyle dużo, ponieważ po sezonie halowym miałam jedną skręconą kostkę, a przed sezonem na stadionie miałam drugą kostkę skręconą, więc jakby mi się też czas skrócił, ale... Próbowałam robić nowe elementy płotkarskie. Może trochę ich było za dużo. Znaczy, to tam też coś powiedziało o tym, jak się przygotować do kolejnego sezonu. Więc na pewno też kombinowaliśmy, ale no nie na tyle dużo. Żeby przekombinować. Tak, tak. Bardziej leży Ci bieganie po płaskim
terenie, czy te płotki to jest coś, co uwielbiasz i właśnie, i czy polubiłaś je od początku? Na pewno myślę, że wolę biegać płotki. Znaczy po prostu czuję się w nich lepiej na pewno. Chociaż taki sprint płaski to jest fajna odskocznia czasami, żeby przebiec się. No, ale czy kochałam je od początku? Wzloty i upadki z nimi mam. Na początku tak, do pierwszego upadku. Na płotku to bywa bolesne. Tak. No ale później jakieś kolejne sukcesy, no to tak, uwielbiam. No i teraz myślę, że jesteśmy w zgodzie z płotkami. Z seniorkami, z którymi już rywalizujesz, też jesteś w zgodzie? Ty jesteś taką zawodniczką, która czuje przed nimi respekt mimo wszystko i zna w cudzysłowie swoje miejsce w szeregu. Czy jesteś taką zawodniczką, która wchodzi i rozpycha się łokciami i mówi, ja wam pokażę? Znaczy, jestem osobą, która nie lekceważy nikogo na zawodach, na pewno. I raczej żyję w zgodzie z moimi konkurentkami. No to było w cudzysłowie. Tak, wiem, ale na pewno, ale jak już stoję na linii startu, no to myślę, że nie myślę sobie, że ktoś ma inny wygrać, tylko nawet jeśli mam przegrać, to po prostu w głowie mam, ja wygram. No więc... jak stoisz na starcie, na przykład obok ciebie jest Karolina Kołeczek, to myślisz sobie, że to jest Karolina, w tej chwili najlepsza polska płotkarka. Czy myślisz sobie, fajnie Karolina, że jesteś najlepsza, najszybciej biegasz, ale ja ci zaraz pokażę. To drugie sobie myślę. To drugie sobie myślisz, czyli jednak mimo, że spokojna, to rogi potrafisz pokazać tak charakternie. Może tak, myślę, że tak, no na pewno nie lubi się przegrywać, więc nawet jak biegam z kimś lepszym, to dążę do tego, żeby w końcu wygrać, żeby pokonać kimś, kto dla mnie był wcześniej, powiedzmy, autorytetem, czy kimś, kto był na pewno nie w moim zasięgu kiedyś jeszcze. A jakie są twoje autorytety sportowe? Poza rodzicami, bo to wiadomo. Tak, żebym teraz myślała, w sumie może to jest płotkarka z Australii, Sally Pearson, bo myślę, że jej technika była najlepsza ze wszystkich płotkarek. I po prostu widzę ją, no już nie startuję, ale jak widzę jej biegi, to po prostu, no nie wiem, chciałabym stanąć na starcie i biegać tak jak ona, bez żadnego problemu i wygląda jak bez wysiłku tak naprawdę. No i do tego na pewno będziesz dążyć, a rekordy, bo mówimy tu o, mówiliśmy o ikonach, o zawodnikach, na których się sportowcy wzorują, ty się wzorujesz. Rekordy są dla ciebie ważne, bo jesteś posiadaczką już kilku rekordów. Czy to samo w sobie ma dla ciebie znaczenie? Na pewno ma. Czuję się... Po prostu w głowie czuję, że jestem jakby najlepszą juniorką, ponieważ no mam te rekordy, więc nikt ode mnie w Polsce nie biegał szybciej w tym wieku. Więc to mnie buduje i myślę, o Jezu, jak nikt nie biega, to może ja będę jeszcze biegać szybciej niż rekord polski seniorek. No ale no, nie wiadomo, jak to będzie. Myślę, że to jest do zrobienia. I na pewno mi to buduje, ale nigdy tak naprawdę w sezonie nie miałam celu, żeby powiedz 13.01 na przykład, bo za to myśleliśmy, że to jest oczywiste, że mogę tyle powiedz, więc nie biłam się po to, nie biłam tego rekordu tak na siłę, tylko myślałam, że to oczywiście z czasem, kościół, tak, idąc z obranym tokiem treningowym, w końcu się to wydarzy, ale to rekordy są dla ciebie czymś takim, co bardzo długo rozpamiętujesz później i myślisz sobie, udało się, pobiłam ten rekord. Czy bijesz ten rekord, zrobisz sobie zdjęcie przy tablicy, bo to jest taki rytuał, że jest robione zdjęcie przy tablicy. A ja dopiero w tym roku miałam pierwsze zdjęcie przy tablicy, nigdy nie miałam z tablicą. No ale masz już takie zdjęcie za sobą i po prostu zapominasz i obierasz sobie nowy cel. Na pewno nie zapominam, bo no jednak powiedzmy, jest się czym chwalić, jeśli mam ten rekord, można tak powiedzieć. Ale lubię na przykład oglądać mój bieg z Łodzi, gdzie pobiegłam to 13.01. Bo patrzę i mówię, o Jezu, tak, pobiegłam. Więc wracam do tych biegów moich najlepszych, żeby po prostu wiedzieć, co mogę zrobić i będę wiedziała w przyszłych sezonach. Przed zawodami mogę sobie obejrzeć nawet. Do najlepszych biegów, a do tych nieudanych? Bo Adam Krzysztof powiedział, że nic tak nie buduje jak porażki. Mhm. I że warto wracać do porażek,
a nie do tych biegów udanych, bo udany bieg nic ci nie powie, a porażka powie ci, co zrobiłaś źle. Znaczy, na pewno nie oglądam tych nieudanych biegów, to przyznaję. Mówisz, tata, zobacz ty lepiej i powiedz, co mam poprawić. No tak, to tak nie robię, ale na pewno ten rekord polski w tym roku mi, dla mnie smakował lepiej po tym, że na początku sezonu biegałam przeciętnie, bo nie mogłam, no jakieś problemy miałam z kostką, nie mogłam, mieniłam obiegana i po prostu przez te pierwsze nieudane biegi, jak zaczęły przechodzić moje wyniki 13:19, a później 13:01, to na pewno lepiej to odczułam sobie. Po prostu mówię, tak, no wiedziałam, że mogę to zrobić i to zrobiłam w końcu. Zainteresowanie twoją osobą wzrasta. Jesteś wymieniana jako jedna z największych nadziei lekkiej atletyki przez European Athletics. Już piszą, żeby cię obserwować, żeby zapamiętać twoje nazwisko, co za granicą może być dosyć trudne, ale życzymy im powodzenia, żeby zapamiętali. W Polsce również coraz więcej osób kojarzy cię, zna cię. Nawet u nas na Instagramie ktoś napisał, że fajnie by było, jakby była w programie Pia Skrzyszowska. Także jesteś coraz bardziej zauważalna i czy ty to też zauważasz, że ludzie ciebie coraz bardziej dostrzegają i gdzieś widzą w tobie tę nadzieję, o której mówiliśmy już od samego początku? Nie wiem, nawet szczerze mówiąc, zauważam może po części, że już po prostu gdzieś o mnie słychać. Też na pewno myślę, że moje imię się wyróżnia i łatwiej może mnie zapamiętać, chociaż no, po prostu cieszę się, jak po prostu słyszę, że ktoś mówi o mnie pozytywnie, o tym, że mogę coś kiedyś nabiegać i że jestem tą nadzieją. I ty od początku przygody ze sportem gdzieś sobie zakładałaś, że sukcesy sukcesami, ale chcę być znana, chcę być rozpoznawalna i chcę być najlepsza? Poniekąd tak, myślę. Znaczy, wiadomo, że jak byłam nawet młodziczką, czy jeszcze młodsza, no to nie myślałam, że mogę, że będę biegać tak jak teraz na przykład, ale z czasem to na pewno tak sobie myślę, że chcę być coraz lepsza, najlepsza nawet na świecie. Pytam o to nieprzypadkowo, bo ostatnio wśród młodych talentów polskiej lekkiej atletyki modne stało się słowo wannabe. Tak, tak. I ty kim wannabe? I wanna be an Olympian. Be the best in the world in anything I will dream of. Chciałabym być na pewno olimpijką i właśnie powiedziałam, że najlepsza na świecie. Ale olimpijka, żeby wziąć udział w igrzyskach, czy olimpijka z medalem na szyi? Może na przyszłych igrzyskach, tak przyszłorocznych, uczestniczką, myślę, że w półfinale, jak będę, to tak. A w Paryżu? A w Paryżu to już finał i... A na następnych medal, tak? Może już ty finał. Albo w finale, tak, różnie może być. Jak zareagowałaś, kiedy Ola Szmigiel zaprosiła cię do tego projektu kalendarza Wannabe na 2021 rok, wiedząc, jacy sportowcy w poprzednich latach z Olą współpracowali? Tak. No na pewno czułam się wyróżniona, bo jednak Ola wybrała właśnie młodych sportowców, więc to był naprawdę super pomysł jak dla mnie. I... Po prostu uważam, że to jest fajna inicjatywa, no po prostu pomysł na to, żeby pokazać też tych młodych, przyszłościowych zawodników. A te wcześniejsze edycje kalendarza widziałaś? Tak, tak. I myślałaś sobie, kurczę, fajnie byłoby trafić tak. na taki kalendarz? Myślałam, naprawdę. Patrzę, nie no, fajna robota i mówię, nie no, może kiedyś, no ale przecież dopiero mam 19 lat, to na pewno się nie wydarzy. A jednak. I w jakim momencie zaskoczyła cię ta informacja? W trakcie treningu dostałaś telefon, wiadomość? W ten dzień jechałam na zawody do Łodzi, przed rekordem Polski. Czyli jakby potwierdziłaś słuszność wyboru twojej osoby, tak. że zostałaś zaproszona, a potem jeszcze pobiłaś rekord, że tak, patrz, Ola, nie myliłaś się. No to mówiliśmy o młodości, to odejdźmy trochę od sportu. Jaka na co dzień jest Pia Skrzyszowska i co robi poza treningami i rozwijaniem swojej kariery i swojej osoby sportowo? No nie powiem, że teraz jest ciężej, ponieważ raczej przez koronawirusa myślę, że przez to siedzę w domu, trening, raczej się nie ruszam w inne miejsca, ale z moją siostrą, z Agatą, często, no,
chodziłyśmy do różnych galerii, muzeów, ponieważ lubimy tak spędzać czas. No na pewno spotykam się z znajomymi. Tak, z moją koleżanką, z przyjaciółką Julką. Lubimy chodzić na kawę z Bezą. To jest po prostu nasz specjał. My zawsze chodzimy, po prostu słodka kawa i wielka i jeszcze beza. Słodsza beza. A te galerie i muzea to jakieś konkretne, czy...? Znaczy, to tak różnie, po prostu... Czy Muzeum chodzimy. Wojska Polskiego na przykład? Nie, no bardziej tak właśnie ze sztuką, chociaż nie jestem znawczynią, więc też nie będę się wypowiadać na takie tematy bardziej, ale sprawia nam to przyjemność, po prostu oglądanie różnych ciekawych obrazów dla nas. A sama malujesz? Nie, malowałaś? Nie. Rysowałaś? Nie, to naprawdę... Ja zero talentu artystycznego mam, naprawdę. Nic muzycznego, do malowania, do rysowania, to na pewno nie ja. Czyli muzea, kawa z Bezą i coś jeszcze jest, co pozwala ci odskoczyć od tej codzienności, właśnie tego reżimu domowo-treningowego. Uczę się angielskiego jeszcze, bo w tym roku postawiłam, że doszkolę swój angielski. Wychodzę też z moim, spotykam się często z moim chłopakiem, po prostu, żeby porobić cokolwiek innego, nie ze sportu, czy... No po prostu porozmawiać nawet o jakichś głupotach, myślę. No, na ten moment to tak wygląda. No właśnie, bo ty jesteś po maturze. Tak. Co cię bardziej stresowało, matura czy starty na bieżni, na tartanie? Starty. Czy matura tak poszła? No, stresowała mnie jedynie matura z polskiego, ponieważ otwierałam arkusz i patrzę, jaka będzie rozprawka, bo się tym najbardziej denerwowałam. Ale reszta już z górki. Ja bym powiedział, że mnie stresowałaby matematyka, ale na szczęście ja jestem w tym wieku, że matematyki obowiązkowej nie miałem, więc nie musiałem jej zdawać. To jeszcze powiedz, bo mówiliśmy wcześniej o nauce, że tata mówił, żebyś zostawiła sport i zajęła się nauką. Czy plan B, typu na przykład studia i gdyby odpukać, oczywiście we wszystko niemalowane, co może być, i wypluwać te słowa. Gdyby ta kariera nie potoczyła się tak, jak ty byś sobie to założyła, tak jak to sobie zakładasz i widzisz, to studia i jakaś praca też związana ze sportem, czy zupełnie coś innego? Takich planów, przyznam, jeszcze zawodowych nie mam na siebie, myślę. Planuję iść na studia w przyszłym roku, ponieważ w tym roku odpuściłam ze względu na całą tą sytuację, lekcje online, po prostu, no nie chciałam tak, po prostu wiem, że to by mi nie strasznie nie leżało, więc w przyszłym roku studia, jeszcze nie wiem jakie, i na pewno jakieś praca, no po karierze na pewno przyjdzie, tylko teraz nie jestem w stanie stwierdzić, czy to będzie ze sportem związane, czy w ogóle z czymś innym. Ale plan B zakładasz, że będziesz wdrażała w życie. Tak, tak. Znaczy, na pewno przyjdzie na to czas w końcu. No tak, tylko chodzi o to, że właśnie, żeby nie być zaskoczonym, tak? Bo wiele osób wie, że kiedyś tam trzeba będzie, ale potem okazuje się, że nagle trzeba już teraz. No to plan B mam... In progress. Tak, tak. In progress. To powiedz jeszcze, już tak kończąc, bo też pytam o to większość swoich rozmówców, czego chciałabyś, żeby ci życzono na kolejne miesiące, lata? Na pewno zdrowia i możliwości startów, żeby się odbyły. I po prostu tego, żeby moje cele się zrealizowały. Jako, że zaczęło się już robić zimno i się ściemniać, postanowiliśmy kończyć ten odcinek za linią mety. Pia, bardzo ci dziękuję i teraz, tak jak rozmawialiśmy, oddaję ci głos. Ja też bardzo dziękuję. I zapraszam Was do subskrybowania i oglądania młodych talentów na tym kanale.